Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Rzecz o konieczności odwirusowania nauki. Środowisko samo się nie naprawi. Gdyby tak policja polska, na wzór policji włoskiej, współpracowała z tymi, którzy patologie akademickie ujawniają, walczą i to od wielu lat. Z degręgoladą akademicką, to może kierunek naprawiania systemu nauki w Polsce byłby inny. Póki co jest dokładnie inaczej. Przed trzydziesty już laty i w Polsce miała miejsce wielka czystka akademicka, ale czyszczono wówczas środowisko nie z tych, co się do nauki nie nadawali, tylko z tych, którzy zagrażali przewodniej sile narodu w panującym systemie kłamstwa. Generującym pozostałe patologie. Wielkie czystki wśród patologicznej, nadzwyczajnej kasty akademickiej, istnych baronów akademickich, nikt nie zamierza przeprowadzić. Nikt u nas nie chce wziąć przykładu z włoskich metod rozprawiania się z mafią, także akademicką. Tym samym umiłowanie patologii akademickich, a przynajmniej ich tolerowanie. Skutecznie degraduje potencjał intelektualny Polaku. Na włoskich uczelniach wiele już zrobiono i nadal się robi dla zmniejszenia powszechnych patologii, ustawiania konkursów, nepotyzmu, niemobilności kadr. I poziom włoskich uczelni znacznie się podniósł. U nas nad metodami zmniejszenia patologii nawet się nie dyskutuje. Przy tworzeniu Konstytucji dla Nauki nie zorganizowano ani jednej konferencji poświęconej patologiom polskiego życia akademickiego. Wyszukiwarka Google w temacie patologii akademickich wynajduje więcej informacji wytworzonych przez wykluczonego systemu akademickiego niż przez twórców i zarządzających tym patologicznym systemem. Rzecz jasna. Wyszukiwarki internetowe nie wykazują działań prokuratury, policji wobec powszechnie znanego procederu ustawianych konkursu. Importu włoskich metod zwalczania patologii akademickich chyba się nie przewiduje. Z ziemi włoskiej do Polski przedostał się ostatnio koronawirus, co spowodowało zamknięcie uczelni. A nawet powstrzymanie działań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu oraz Rady Doskonałości Naukowej na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z dotychczasowymi, rzekomo najwyższymi standardami. Ale jak wirus ustąpi, nasze od lat zawirusowane patologiami uczelnie zapewne zorganizują kolejne ustawiane konkursy. I kolejne patologiczne działania rozmaitych komisji, a tego wirusa akademickiego nikt nie będzie zwalczał. Środowisko samo się nie naprawi, a wszystkie reformy są u nas przeprowadzane pod kątem zadowolenia kadr obecnych, nie najlepszych, wyselekcjonowanych i funkcjonujących w patologicznym systemie. Kto naruszy autonomię tak funkcjonującego systemu? W czasie pandemii koronawirusa polscy lekarze pomagali kolegom włoskim. Może by włoscy akademicy pomogli polskim kolegom przestawić patologiczny polski system akademicki na właściwe tory? Doskonałości doskonałych nikt u nas nie może kwestionować. Polscy obywatele nie mają żadnych szans na naprawienie polskiego systemu. W kwietniowym kurierze wnet. Uzasadniałem konieczność doskonalenia doskonałych, a moje argumenty przekazałem władzom akademickim. Bez reakcji. Nawet formalne wniesienie petycji o naprawę jakiegoś błędu systemowego nie przynosi rezultatu. Na stronach Senatu RP można się zapoznać z reakcją Senatu i także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na obywatelską petycję zamieszczono na stronie Niezależne Forum Akademickie Sprawy Ludzi Nauki. Przypadek Andrzeja Borysa. Rzecz dotyczy decyzji CK wydane z naruszeniem zasad etycznych i współżycia społecznego. Petycja z dnia 18 listopada 2019 roku została rozpatrzona. O dziwo, 10 grudnia. 2019 roku. Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 12 marca 2020 roku Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie petycji. Z jakim rezultatem? Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił negatywne stanowisko o postulacie petycji. Senatorowie w dyskusji nie podzielili argumentów autora petycji i nie uwzględnili postulatów będących przedmiotem petycji. W głosowaniu senatorowie postanowili o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. Czyli Standard. Doskonali zgrupowani w Centralnej Komisji przekształcanej w Radę Doskonałości Naukowej mogą naruszać podstawowe zasady etyczne, prowadzić do załamania wielu karier naukowych i nikomu nic do tego, mogą i już w końcu są doskonali. Nikt doskonałych nie może kontrolować. Bo to by podważało ich autorytet, i ktoś mógłby sobie pomyśleć, że jacyś inni mogą być od nich bardziej doskonali. To mogłoby doprowadzić do naruszenia jedynie słusznego porządku rzeczy. Każdy by chciał być doskonałym, a nawet doskonalszym od doskonałych, a tego nasz system nie przewiduje. Sąd Najwyższy przyznał, że jako obywatel mogę kontrolować każdą władzę, nawet władzę Sądu Najwyższego, ale nadzwyczajną kastę akademicką nikt kontrolować nie może, a jedynie ma obowiązek utrzymywać ją z własnej kieszeni podatnika, bo sama kasta doskonałych, rzecz jasna, Sama by się nie zdołała utrzymać. Czy po ustaniu pandemii koronawirusa zabierzemy się wreszcie za odwirusowanie systemu nauki w Polsce? Tekst opublikowany w lipcowym kurierze w NET, główny tytuł: Z Ziemi Włoskiej do Polski. Rzecz o konieczności odwirusowania nauki. Autor Józef Wieczorek.